Pewnego dnia mądry królik chciał wejść do swojego domu w lesie, ale usłyszał okropny dźwięk z wnętrza swojej nory. Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi 1000 kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Królik bardzo przestraszył się tego, co usłyszał, więc od razu uciekł z domu. I po chwili natknął się na lisa. Hej, lisie! Ktoś przejął mój dom w lesie! Czy możesz go przekonać do wyjścia? Oczywiście, mały króliczku. Królik i lis poszli do domu królika. Bardzo pewny siebie lis krzyknął do jaskini. Hej, ty! Jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi 1000 kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Lis nie spodziewał się tak śmiałej postawy i tak się bał, że nie wiedział, co robić. Przepraszam, mały króliczku, ale nigdy nie wygram z kimś, kto depcze słonia. Kiedy lis uciekł, królik przestraszył się jeszcze bardziej. Zaczął smutno wędrować wśród drzew. I wreszcie natknął się na nosorożca. Hej, nosorożcu! Ktoś włamał się do mojego domu w lesie i nie mogę się go pozbyć. Pomożesz mi? Oczywiście, że tak. Chodź, prowadź mnie do swojego domu. Królik zaprowadził nosorożca przed dom. Hej, ty! Jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Wyjdź i pokaż się. Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi 1000 kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Ale nosorożec też się bał i nie wiedział, co robić. Cóż, króliczku, właśnie sobie przypomniałem. Mam wizytę u dentysty. Bardzo ważne. Zapomniałem. Muszę już iść. Pa, pa! Kiedy nawet duży nosorożec nie mógł pomóc królikowi, słodki królik ponownie wyruszył w drogę. I tym razem natknął się na słonia. Hej, słoniu, jestem tak zdesperowana. Tylko ty możesz mi pomóc. Proszę, zabierz tego nieznajomego z mojego domu. Nie martw się, słodki króliku. Pomogę ci, chodźmy. Królik zaprowadził słonia przed dom. Hej, ty! Jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Wychodź natychmiast! Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi 1000 kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Słoń był tak przestraszony, że nawet jego trąba drżała. Drogi króliku, przepraszam, ale nie chcę, żeby ktoś mnie zmiażdżył. Słoń zostawił królika i wrócił do swojego domu. W tym czasie króliczka minęła mała żaba. Hej, żabo, żadne zwierzę w tym lesie mi nie pomogło. Proszę, wyciągnij tego włamywacza z mojego domu. Ła, oczywiście, mały króliczku. Pokaż mi swój dom. Królik pokazał żabie dom. Hej, ty! Jeśli nie wyjdziesz teraz z domu mojego przyjaciela, sam wejdę i cię wyciągnę. Nie zbliżaj się, ty! Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi 1000 kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Teraz posłuchaj mnie uważnie. Jestem żabą z lepkimi stopami. Skoczę ci prosto na głowę i będę cię denerwować przez wiele dni. Nie waż się. Proszę, trzymaj się z daleka. No to wychodź. Teraz. Słysząc odważny krzyk żaby i niechcianego gościa, inne zwierzęta natychmiast zebrały się, aby zobaczyć, kim jest potężny wojownik. Daj spokój. Jak długo każesz mi czekać? Policzę do 3. 1, 2,
dobra, dobra. Wychodzę. Jestem tutaj. Wszyscy się rozglądali, ale nikogo nie widzieli. Gdzie jesteś? Żadnych sztuczek! Właśnie tutaj. Stoję u twoich stóp. To ja! Stonoga! Wszystkie zwierzęta zaczęły się śmiać, gdy zobaczyły stonogę. Wszyscy w lesie bardzo się śmiali, że tak potężny głos dobiegał z malutkiej stonogi. Ale zawsze wierzyli, że niektórzy w tym lesie mogą mieć bardzo zaskakujące moce. Ja jestem niezwyciężonym wojownikiem! Wilk i 7 małych kóz. Pewnego razu wiecznie głodny wilk wędrował po lesie. Jadł bardzo dużo, ale nigdy nie potrafił się najeść. Znów jestem głodny. Dniami i nocami wędrował i szukał pożywienia. Jednego dnia głodny wilk natknął się na małą chatkę. Podkradł się po cichu i kiedy był już blisko, dojrzał za drzewa kozią mamę i 7 małych kóz w chatce. Mniam, to będzie wyżerka na cały tydzień. Przebiegły wilk schował się i szpiegował chatkę do następnego ranka. Nad ranem kozia mama pożegnała swoje małe kozy buziakiem i wyszła z domu. Moje dzieciaczki, wychodzę do sklepu kupić jedzenie. Bądźcie ostrożne i nikomu nie otwierajcie drzwi. Dobrze, mamo! Kozia mama wyszła i udała się do sklepu. W tym czasie wilk podstępnie obserwując chatkę zauważył okazję i wyskoczył. Potrzebował jednak genialnego planu, aby oszukać małe kozy. Najlepszym pomysłem, aby złapać małe kozy, będzie przebranie się. Wilk najpierw założył stare ubrania, opuścił uszy na dół oraz zrobił 2 kozie rogi z gałęzi i wsadził je na głowę. Później z łapami pokrytymi mąką ukradł świeżą szarlotkę, którą ktoś upiekł i studził na oknie w domu. I kiedy zmienię swój głos na taki, to brzmię jak ich babcia. Wilk powoli podszedł do drzwi wejściowych i zapukał 3 razy. Małe kozy, słysząc ten dźwięk, od razu podbiegły do drzwi. Jedna z nich chciała je otworzyć z radości, ale druga mała koza ostrzegła ją. Czekaj, nie możesz otwierać wszystkim drzwi! Musisz się zapytać, to tam, to tam! To ja, moje drogie, wasza babcia! Chcę was zabrać do parku! Nasza babcia mieszka bardzo daleko. Nie jesteś babcią. To była bardzo długa i nudna droga. Proszę, otwórzcie drzwi i chodźmy do parku. Kiedy wilk skończył mówić, małe kozy zajrzały pod drzwi i zobaczyły łapy wilka. Patrzcie, ma łapy takie jak my. Tak, ale jej pazury są za długie, jak wilcze. Kiedy małe kozy nie otwarły jednak drzwi, wilk dał im powąchać ciasto, które im przyniósł. Zobaczcie, przyniosłam wam pyszną szarlotkę, drogie wnuczki. A wilki nie wiedzą, jak się piecze ciasta. Kozy poczuły pyszne ciasto jabłkowe i podekscytowane otworzyły drzwi. Żadna z nich nie domyśliła się, że to wilk w przebraniu. Chodźmy, babciu, do parku! Zjemy szarlotkę, jak wrócimy! Małe kozy i wilk wyszli z domu. Jestem taki głodny, nie mogę się powstrzymać!
podczas miłego spaceru przebranie wilka zaczepiło się o gałąź. Wilk zgubił sukienkę, a małe kozy były przerażone widokiem włochatego wilka. To jest wilk! Kiedy wilk zorientował się, że go rozpoznano, jego uszy się wyprostowały i zęby pokazały. Wtedy skoczył na kozy. Znalazł i złapał wszystkie, jedna za drugą. Tylko jednej z nich udało się uciec wilkowi. Wilk porwał 6 małych kóz i zabrał je do swojej mrocznej jaskini. Ostatnia mała koza, która uciekła, biegła po mamę tak szybko, że zabrakło jej tchu. W tym czasie kozia mama wróciła ze sklepu z koszem pełnym owoców i warzyw. Drzwi do chatki były otwarte. Wbiegła do środka, ale nigdzie nie było jej dzieci. Moje dzieci! Gdzie jesteście? Moje kózki! Me! Kozia mama zmartwiła się i szybko pobiegła szukać swoich maluchów. Wtedy znalazła wielkie ślady łap na ziemi. O nie! To ślady łap wilka! Szła za nimi kawałek, ale ślady nagle zniknęły. Co ja teraz zrobię? Wilk porwał moje dzieci! Kiedy kozia mama płakała, jedna mała kózka, której udało się uciec, podbiegła do niej. Mamo! Mamusiu! Moje dziecko! Gdzie twoje rodzeństwo? Co się stało? Głodny wilk przebrał się za naszą kozią babcią i próbował nas porwać, mamusiu. Tylko mi udało się uciec, ale wiem, gdzie oni są. Kozia mama i jej maluch pobiegli do jaskini wilka. Kiedy przybyli, usłyszeli głosy małych kóz. Me, 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 me. To jaskinia wilka. Musimy być bardzo ostrożni, maluszku. Kozia mama i jej maluch wymyślili sprytny plan, jak ocalić małe kózki. Oboje stanęli przed wejściem do jaskini i zrobili ogromny cień niedźwiedzia za pomocą swoich kopytek. W środku wilk miał właśnie zjeść małe kózki, ale zobaczył przerażający cień wielkiego niedźwiedzia. Co to jest? Czy to wielki niedźwiedź? Jestem wielkim niedźwiedziem z puszystym brzuchem. To musi być wilk, którego zjem. Wilk był tak przerażony pożarciem przez niedźwiedzia, że natychmiast uciekł z własnej jaskini. Nie! Pomocy! Niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Pomocy! Niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Widząc uciekającego wilka, szczęśliwe małe kozy wyszły, aby mocno przytulić swoją mamę. Me! Me! Od tej pory kozia mama i jej 7 małych dzieci żyli spokojnie z daleka od wilka w swojej małej chatce w lesie.